Dzień dobry. Dziś modlitewnik z Biblią na co dzień daje nam do rozważenia dwa fragmenty z Księgi Jozuego i z Ewangelii według świętego Jana. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana Boga waszego. A Jezus mówi, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, kiedy czytam ten pierwszy fragment z Księgi Jozuego, myślę właśnie o Jozuem, o tym mężu Bożym, który po śmierci Mojżesza prowadzi jeszcze naród izraelski i wprowadza go do ziemi obiecanej. Zdobywa tę ziemię, dzieli ją na 12 części, powierzając każdą z tych części jednemu plemieniu izraelskiemu. Później zawiera przymierze z Panem Bogiem w Sychem i wypowiada te słowa do ludu. Pilnujcie się usilnie ze względu na życie wasze, aby miłować Pana Boga waszego. Ale co właściwie znaczą te słowa, by miłować Pana Boga? Interpretuje je sam Jezus, kiedy mówi do swoich uczniów. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go, i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Prawdziwy pokój i mieszkanie w Bożym błogosławieństwie jest nam wtedy gwarantowane, jeśli przestrzegać będziemy Bożego Słowa i temu Bożemu Słowu będziemy wierni. O tym wiedział Jozue i do tego namawiał swój naród, kiedy właśnie kierował do nich słowa nawołujące do miłości Boga. I my chciejmy Pana Boga miłować, a miejmy na myśli to, by wykonywać Jego Słowo. Wtedy będziemy bezpiecznie mieszkać i cieszyć się obecnością Boga w naszym życiu. Amen.